Al-Katani okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy wilka. Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się namierzyć szpital Ramaza w Urzystanie, w którym prawdopodobnie zaszył się dowódca Al-Katani. Fara i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się... To była babka? ...do obiektu. Echo 3-1 zatrzyma wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu. Myślałem, że to jak facet. Pani komendant, Al-Qatala otworzyła ogień w szpitalu. Chwilowo panuje cisza. Zrozumiano. Informuj nas na bieżąco. Moi żołnierze potwierdzają, że szpital jest oblężony. Al-Qatala wykorzystuje cywilów jako żywe tarcze. Kogoś chronią. Lub coś. Im więcej się dowiemy. A to była babka? Trzeba obejrzeć potem powtórkę. To najlepszy snajper. Możesz na nim polegać. I na moich żołnierzach. Marines chcą dorwać wroga. Oni będą dowodzić atakiem. Powiedziałam, że ci pomożemy. I dotrzymujesz słowa. Nie robię tego, żeby dotrzymać słowa. Ci, którzy najechali ten kraj, nie dbają o ludzkie życie. Gaz zabija wszystko. Nawet żywność w naszych ogrodach. Ten, kto używa takiej taktyki, jest wrogiem. Bez wyjątku? Bez. Al-Qatala zhańbiła honor mego ludu. Płacimy wysoką cenę za ich zbrodnie. Wilka musi spotkać kara. Zabiorę cię do ambasady, żeby przekazać go Price'owi. Cenowi. A ty? Gdzie pójdziesz, kiedy będzie po wszystkim? Tam, gdzie mnie wyślą. Nie masz wyboru. Nie do końca. Pierożki bezglutenowe czekają. Dobra, o co tutaj chodzi w ogóle? Będziemy tu do wschodu. Jest jakiś fikcyjny kraj, gdzie jest dobry ruch oporu i zły ruch oporu. Ruski oczywiście najechały, tak? Oni nie wiem co, żeby wywołać presję na zachodzie, rozwalili pół Londynu? Że generik Bliski Wschód, tak. Pół kilometra. Pójdę razem z Marines. Echo 3-1. Sierżant Griggs. Zgadza się. Mówcie mi, Alex. Nie możemy zabrać miejscowych. Odgórna decyzja. Karim? Tak. Dajesz popalić tym Rosjanom. Dzielimy przyjaciół i wrogów. Powodzenia. Widzimy się niedługo. Ruszamy, Alex. Piekieł, czas narobić jebanego dymu! Jebany dym! W tym obszarze znajduje się wiele celów. Obserwuj się okna. Ci dobrzy wyglądają tu jak ci śli. Wszystko się popieprzyło. A, dzieci wyglądają jak cywile. Żmija, gdzie jesteś? 1-2, Żmija przesuwa się na północ do punktu Omaka. Zrozumiano. Zbiórka przy skrzyżowaniu za minutę. Ktoś to będzie musiał. Okej, okay, z tej chodzi. Kieruj się do szpitala. Co? Pokażę jak to robimy w tym, w PUBG. Czas mija 3-1, zajmij się tym. Zajmij się pułapkami z linką 3-1. Łapki z linką są twoje, Echo. Nie no, możliwe, tak? Że granat się detonuje, kiedy wyciągnie zawleczkę. To jest wytrzymałe raczej. Ogary! Stęga przecięta! Ruchy! Oczami to zrobiłem. Idziemy za transporterem, trzymamy się blisko. A jest mój pustak. Aż mnie kusiło. Czy mogę wejść na samochód? Jezu. To ja? Zrobiłem? Za dużo, za mocno, za szybko wbiegłem na ten samochód? 12. Nauczyłem się w PUBG jednego. Na W jest ten! Tak, na 11. Nie będę flankował jaką kurde myszkę taką celną. Celowałem w Kowaksie, tak? Nie po to trenowałem w Kowaksie, żeby teraz jakieś flankować, nie? Że 12 jest na wprost, ale względem kogo? No. Moment. Nie wiedziałem, po co on tam biegnie. To jest cywil, bo to... Nie chciałem do niego strzelać, bo to... Nauczyłem się też w poprzedniej misji, że nie warto, nie każdy musi zginąć tutaj. No. Aki mówi, że w drużynie względem dowódcy jest 12. Ojej. Przepraszam. Czekaj, dowiedz się, gdzie jest twój wróg i dopadnij go tak szybko, jak możesz. Użyj nie dużo granatników. Są cywilem. Ciekawe, jak strzelać po kostkach? I to jest dobra lampa, muszę. Dobra, który był granatnik? 4, 2... Nie, 3... P... O, jest pan Michał N. Czy to endgame? Nie wiem, no mam nadzieję, że się kończy już to. Czy ładne jest, no ale to wiadomo, skrypty. No niestety, musimy iść dalej w naszą drogę. Użyj granatów dymnych. O, mądre. Nie, no tak... nie chcę do nich strzelać, tak? Bo to z... jak środkowym się... Jezu, przepraszam. Tym się bije. Jak się bawię. Nie no, gówno, nie? Straszliwe, ale ten... Doceniam, że jest grafika ładna i tak dalej. A tak, no to jest taki badziew, no... Jak komuś się nie znudziło po pierwszym Modern Warfare, to raczej się dobrze bawił, tak? To nic się nie zmieniło. Helikopter jest nasz, czy nie? Bo w sumie... No co wy robicie tak ciekawe? Okej, zobaczmy co robi ten. Czy rozwalimy... Nie. Czy rozwalimy mur? To się te cegły powinny się rozwalić. No nie. Drzwi czy nie? Nie strzelają do nas, oni to są cywile, tak? Oni mówili, że wszystko się... Nie wiem co trzeba robić tak naprawdę. Boję się strzelać, żeby nie obrać komuś życia niepotrzebnie. A. Właż tam echo i pokój już jak nie zamknę drzwi. To. Dobrzy, źli? Waszym zdaniem? Moim zdaniem dobrzy. Tu. O, dobry, zły. Dobry, zły? Nie wiem. Będę ich nokautował. Przypomniało mi się, że to jest to, co lubię w grach. Czy da się... O, wyzwanie z otwieraniem... Przepraszam. A, jakiś syf. No, takie przemysłowe lampy. Żyrandole, to no, w tych krajach arabskich. A. Myślałem, że zabiło mnie ten. Śmieszne. Uwaga, na schodach są pułapki. Co robimy? A dobra, było tu. A, to jest zagadka. Przepraszam. Skubane zabawki dla dzieci. Puścisz mnie? Tylko sobie tam. Jezu, jak w nagiej broni, nie? Biurka przy konwoju. Oka 1-2 do czerwonego młota 7. A ich pod sąd i ten. Żeby nie mogli chodzić. O, żarówki się tłuką. Dołącz do Griggsa, jasne, jasne. No i tak by się zatrzymał. Zatrzymaj po... Droga wolna! Zaraz się zabawimy! Ura! Wchodzimy przez poczekalnię szpitala! Cel przy zniszczonym aucie! Ruchy! Teraz! Ruchy! Dobra, pierwsza wycofać się. Okej, teraz tak. Przedrzyjcie do szpitala. No to... Tak, smoki. Aj, to nie był smok. Skończy mi się amunicja, to przejdziemy. Spokój, nie? Nie, gra mnie nauczyła szacunku do ludzkiego życia. Nie mam ochoty już zabijać teraz. Może do cywilów. Do cywilów bym postrzelał, ale do żołnierzy? Nie bardzo. Spokojnie, 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 spokojnie. Dobrze. I... Oj. Przepraszam. Na północ. Ej, prawdę podali, super. Okej, spokojnie, spokojnie, spokojnie. No, za, co do mnie strzelałeś? Jak to zrobić, żeby nikomu nic się nie stało? Okej. Okay. Przepraszam. Przepraszam, już liczyłem, że się udało. Tak, szybko wejść, szybko wejść. Po kostkach. Kolano. Ach, sorry. Myślałem, że się uda. Jeszcze raz. Wchodzimy, wchodzimy. Dobra, ja ich zabiję chyba, okej? Okay? Przepraszam, chciałem wszystkich uratować. Ale niestety... No, nie ma szans. Wszystkich nie pomożesz, tak? No i dostał... O! No zaczekałem. Jest. Dostał w głowę granatem. To było super. Okej, już nie będziemy mógł chodzić. Ale go zoperują, tak? Nie bójcie się, żeby coś ten. Do wszystkich! Lobby zabezpieczone! Nie widać wilków! Płonują dalej! Dorwijmy tego sukinsyna! Ciekawe. Zrozumiano. Jakim gram poziom? Realizm. Myślałem, że ten... No zdarza się, że Amerykanie akurat tyle, co oni cywili wytłukli, napalmowali wioski i tak dalej, to teraz robią takie ten... Dobra, otwórzcie, dobra. Uwaga na ostrzał, nie podłujemy! Nie co? Widzę cel! Ruchy! Już po nich! Ach, przepraszam, chciałem go uderzyć. Dobra, ja chyba pozabijam, dobra. Wiem, że to jest niehumanitarne. Oj. Nie, trzeba tę grę sobie urozmaicać, żeby nie zasnąć, nie? Czy jest poprawa względem opinii? No tak średnio. Znaczy podoba mi się wartość produkcyjna tutaj, tak? O, dlaczego? Aj, spoko, do 4 razy sztuka. Co do? Przechodzą na pierwsze piętro. W sumie co my tu chcemy zrobić? Próbują nas gdzieś nie dopuścić. Tak, wyraźnie. Poszedł. Mówiłem, że granat. To jakaś pieprzona kostnica. Może być dobra, nic nie można robić. Powiem ci tak, że zostajesz złym, tak? Że zabijasz wszystkich, to... No nie wiem, skazują cię na końcu czy coś, tak? A nie, że tak ci przerywa grę. Może być zasadzka. Jak jakiś zombie? Sprawdź ich. Wszystkich. Po co ryzykować? Na ziemię, wstawaj! Tak, złaź z tego wózka. Na ziemię. Okej, spokojnie. O, złaź. Słyszysz? Ogar 3, tu 1-2, jak sytuacja? Siada! Jest Steven Seagal. 1-2 do Ogara 3, słyszysz? Ogar 3 przestań nadawać się. Dokopał się. Rzuć dymny i dorwij go. Rzuć tam, rzuć dymny. Nie mam dymnych, dobra? Dymny jest w kół? Musimy tam zajrzeć. Tak jest. Czy jak nikogo nie zabije, pyta Pekru, pamiętam, że dobry, good ending. A Kamil GD, przepraszam, pyta, czy przebudowana kampania? Nie, czy jest... Podobne postacie są. Montek ogólnie, Bliski Wschód i Ruski, ale tak kupię coś innego zupełnie. Potwierdzam tożsamość wilka. Ma 3 marines. Zabiję ich. Musimy działać. Zajdźcie ich od tyłu. Ja wejdę głównym. Adam, zbierz okno. Znajdź inną drogę. Za szybko, żeby mariny nie zginęły. No, na wojnie by tak było, nie? Skąd mogłem wiedzieć? Samo otwiera, dobra, teraz rozumiem. Cwaniak otwiera sam. Tak? Nie wciskałem F-a. Trzeba mieć kontrola oczywiście. Wchodzimy do środka, bądź w gotowości. Czekaj. Pośpiesz się, 3-1, nacieraj. No spoko, tylko też takie no... Ogary gotowe. Weź bydlaka żywcem, Alek. Co? Nie strzelaj, tylko powal go na ziemię. Ogary gotowe. Weź bydlaka żywcem, Alek. Nie strzelaj, tylko powal go na ziemię. Sorry, chcę zabić tamtego, a potem tego, ale zrobimy tak. Mamy. To się uda. Ogary gotowe. Weź bydlaka żywcem, Alek. Nie strzelaj, tylko powal go na ziemię. I teraz... A, z tym klawiszem? Nie, dobrym. Ogary gotowe. Weź bydlaka żywcem, Alek. Nie strzelaj, tylko powal go na ziemię. A, musiał być skrypt. Ja bym ich zabił wszystkich, ale no trudno. W porządku, Alex? Jasne, Griggs. Omarze Sulejman, zostałeś aresztowany przez połączone siły specjalne. Rób co każe, albo zginiesz. O tak. Do wszystkich ogarów. Odbiliśmy Marines. Złapaliśmy wilka. Przerzućmy go do ambasady.